Jestem przekonany, że już niedługo prezesi chińskich spółek, chcąc zainwestować w Europie, najpierw pomyślą o Polsce, że w chińskich domach dzieci będą jadły na drugie śniadanie polskie jabłka, że polscy studenci będą dumni z dyplomów uzyskanych na uczelniach w Pekinie czy Wuhan, a z kolei chińscy studenci będą kształcić się w Warszawie czy w Krakowie. Z uwagą obserwujemy zmiany w Chinach, wielką gospodarczą modernizację tego kraju i imponujący skok rozwojowy, który sprawia, że Chiny wracają na swoje wielkie, historycznie uzasadnione miejsce. Już dziś Chiny odgrywają niezwykle ważną rolę w globalnej polityce i w globalnej gospodarce. Wystarczy przypomnieć, że chiński PKB w ciągu zaledwie 30 lat powiększył się z 300 miliardów dolarów do ponad 100 bilionów, czy 10 bilionów. Chiny są liderem wśród eksporterów. Już wkrótce staną się państwem o największej gospodarce świata. Można wprost powiedzieć, że Chiny napędzają dziś światowy handel. Chińskie firmy są obecne na wszystkich kontynentach. My Polacy dostrzegamy to, przyglądamy się temu z zaciekawieniem i podziwem. I powiedzmy otwarcie, chcielibyśmy wziąć w tym udział. Chcielibyśmy współdziałać z chińskimi firmami, z chińską gospodarką dla rozwoju polskiego państwa, dla rozwoju Unii Europejskiej, dla rozwoju wszystkiego tego, co łączy Polskę i Europę z Chinami. A jest tych elementów wiele i może być ich więcej. W 2011 roku nasze relacje zostały wyniesione do poziomu strategicznego partnerstwa. Cieszę się, że polsko-chińskie stosunki gospodarcze się rozwijają, choć oczywiście chciałbym, żeby rozwijały się jeszcze dynamiczniej i ogromnie na to liczę. W wielu sektorach, na przykład wydobywczym czy transportowym, mogłaby powstać wprost idealna synergia między przedsiębiorstwami z obu krajów. Chcielibyśmy także, aby Chińczycy poznali w pełni jakość naszych polskich rodzimych towarów, w szczególności polskiej żywności, tak cenionej na całym świecie. Przypomnę o tym w miejscu, tu w Szanghaju, że w przyszłym roku będzie Polska honorowym gościem targów Shanghai Xial 2016. Będzie to dla nas bardzo ważne wydarzenie i ogromnie liczymy na to, że będzie to prawdziwa wielka promocja polskiej żywności, która naszym rodzimym produktom o niezwykle wysokiej jakości pozwoli w sposób istotny zaistnieć na wielkim chińskim rynku. Z wielu względów Polska jest dzisiaj bardzo atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów. Liczymy na większe zaangażowanie chińskiego biznesu w projekty realizowane w naszym kraju. Ogromną zaletą Polski jest stabilność, co chciałbym bardzo mocno podkreślić. Stabilność gospodarcza i stabilność polityczna. Ostatnie wybory wyłoniły rząd, który ma trwałą większość w parlamencie i zamierza wcielać w życie ambitne plany gospodarcze związane między innymi z inwestycjami infrastrukturalnymi. Szczególne w tym zakresie znaczenie ma Polska i Chiny i powinny być one zainteresowane pogłębianiem tej ważnej i wielkiej współpracy. Polska to kraj milionów konsumentów, młodych, energicznych, świetnie wykształconych, otwartych na nowe technologie, znających języki obce. To największe państwo Europy Środkowo-Wschodniej i jedno z największych w całej Unii Europejskiej. Zachęcamy wszystkich chińskich inwestorów, duże koncerny, a także firmy średnie i małe, by skorzystały z niepowtarzalnych możliwości, jakie oferuje im nasz kraj, jakie oferuje im Polska. Szanowni Państwo, z niezwykłą uwagą śledzę rozwój nowego jedwabnego szlaku. Wielkiego projektu, o którym można powiedzieć, że ma swoiście charakter romantyczny, bo oznacza powrót do dawniej realizowanej wielkiej idei, ale jest też ogromną szansą dla rozwoju Chin, Azji i Europy, a w Europie Polski,
która z punktu widzenia tego wielkiego planu leży w miejscu strategicznym. Polskie władze oraz polskie przedsiębiorstwa są bardzo zainteresowane inwestycjami planowanymi w ramach tego ambitnego projektu. Polska może odegrać w nim kluczową rolę. Właśnie dzięki swojemu położeniu geograficznemu, dzięki doświadczonym biznesom z różnych branż, dzięki swojemu otwarciu na współpracę z partnerami z zagranicy. Polska to wrota Europy. Tak jak Szanghaj jest finansowym sercem Azji, tak Polska może stać się transportowym i logistycznym sercem nowego, jedwabnego szlaku. Już dziś Chiny i Polskę łączy towarowe połączenie kolejowe Chengdu-Łódź. W Polsce przecinają się szlaki transeuropejskiej sieci transportowej Bałtyk-Adriatyk oraz Morze Północne Bałtyk. Stwarza to niepowtarzalną szansę dla rozwoju biznesu i rozprzestrzenienia go z Polski na całą Europę. Dlatego też Polska zadeklarowała przystąpienie do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Wierzymy, że instytucja ta pomoże w dalszym finansowaniu ważnych projektów także w Polsce. Chcemy aktywnie uczestniczyć w pracach banku, a także współtworzyć jego politykę. Nigdy jeszcze w historii stosunki pomiędzy Polską a Chinami nie były tak dobre jak obecnie. Wykorzystajmy to. Poznajmy się lepiej, rozwijajmy się razem i współpracujmy. Przyjaźń polsko-chińska i dobra współpraca może zaowocować nie tylko na lata czy na dziesięciolecia, ale może zaowocować na stulecia. I to jest wielka wizja, którą wierzę w to, że zdołamy wspólnie zrealizować. Dziękuję bardzo.